Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pixel Gun 3D na kanale Flotar Plus. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście subskrybujcie kanał, dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów z tej gry. I zastanawiam się, czy kupić tą broń. Jedna łapa w górę to 1% na kupno tej broni, bo ta broń, jak zobaczyłem, bo to jest oczywiście nowa oferta, którą mamy tutaj właśnie w Trader Zwanie i ona kosztuje 340 diamentów. Ja wiem, że jej nie potrzebuję, ok? Ja wiem, że mam tutaj broń taką, ale jak zobaczyłem tą, to wiecie, to jest tak, że niby tego nie potrzebujesz, ale tak naprawdę tego potrzebujesz. I są jeszcze inne bronie fajne, na przykład jest taka mityczna broń. Mogę kliknąć na to, żebym tylko nie kupił. Jo, pierdziele, jak to wygląda? Jak to wygląda zarąbiście? Healing, healuje ta broń. Okej, okay, tutaj mamy jakieś legendarne. Ta wygląda tak, wiecie, jak taka typowa broń z Pixel Guna, ta tak samo, chociaż nie, tak troszeczkę lepiej. Ta też mi się bardzo podoba, taki święty shotgun. No, ale no wiem, że nie powinienem kupować, bronię, co nie wiem, 4 poziomy, 5 poziomów z tego, co mi tam osoby pisały. I turniej się skończył, no niestety nadal jestem w tym samym miejscu, w tej samej lidze, bo no nie wbiłem 3400 pucharków. Jakoś tak po prostu nie było mi z tym po drodze. Weźmy sobie jajko na początku, rozpakujmy. No oczywiście nic nie wypada z jajek, nie? To jest takie typowe, nic nie wypada z jajek. Ale dzisiaj będę chciał sobie otworzyć te skrzynki. Za 100 kluczy będziemy po prostu chcieli dobić jak najwięcej kluczy. W sumie 10 kluczy będę chciał dobić. No żeby otworzyć dwie skrzynki za 50, bo kurde, widzicie. To jest tak, że próbuję coś powiedzieć, znaczy próbuję dokończyć jakąś myśl i później mi to ucieka gdzieś tam i się okazuje, że tego nie mogę dokończyć, znaczy i nie mogę dokończyć tej myśli, bo już jakaś kolejna jest w mojej głowie. Dobra, ale mamy tutaj fighter chest. No i wiadomo, liczę na jakiegoś skinka fajnego. Chociaż szczerze, myślałem, że jakieś lepsze są skiny? Nie wiem, czy mi się skrzynka zmieniła i ja nawet tego nie ogarnąłem? Nie, dobra, to jest ta skrzynka, tylko jakoś zapamiętałem, że tu były fajne skiny, które chciałem, a jak teraz tak spojrzałem, to mówię, nie ma tych skinów. Dobra, Cyber Mode, co to jest Cyber Mode? Field the Nightmare, old school style shooters, rocket jumps, strafe lasers and bla 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 bla. Jeżeli zdobędę 7000 punktów, tylko jak mogę zdobyć te punkty? Właśnie, to jest takie pytanie. Pucharki razy 2, battle points razy 2, progress resetuje się co 400. Zobaczmy, jakie mogę itemy tutaj dać. Mogę na przykład to mieć, mogę to sobie dać, equip, ok. Już mi się podoba, bo może sobie pogramy na tym trybie w takim razie. Mogę sobie to dać. 25 poziom, nie mam tego, też nie mam. Okej, okay, czyli z tego co widzę będę mógł używać 3 broni na tym trybie. Dobra, wiecie co? Sprawdzimy sobie, po prostu sprawdzimy, żeby zobaczyć jak to dokładnie działa ten tryb. Dawno nie grałem właśnie tych trybów i też chcę zobaczyć, czy po prostu uda się zdobyć te 7000 punktów, czy tam ile jest potrzebne. Ej! Spoko. Ostatnio w ogóle na streamie, bo sobie streamuję na Twitchu, przechodziłem Duma, no i mam takie skojarzenia troszeczkę z tym. Jest większy na pewno field of view i dlatego się wydaje, że po prostu jesteśmy szybsi, przynajmniej ja tak to rozumiem. Albo i nie, albo i tak to nie działa. Dobra, używamy tej nowej mitycznej broni, którą ostatnio udało mi się zdobyć. Tu jest, siema. O kurde, mocni przeciwnicy. Dobra, jeden załatwiony, nawet dwóch się udało załatwić. Czy tutaj jest ktoś kolejny? Nie ma, nie widzę przynajmniej. Cyk. Nie! Dobra, ej, podoba mi się ten tryb. Jej, ja bym chciał, żeby takie coś było wprowadzone na stałe, bo powiem wam, że takie to jest dynamiczne. Albo to jest, mówię, to przez to, że jest jakby ekran oddalony. Nie potrafię teraz powiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Ale no, jest, wydaje się gameplay o wiele bardziej dynamiczniejszy. O! Co ty, gościu, robisz? Dobra, cyk! Aha, dobra, tym muszę ciebie załatwić. Niestety, musisz zostać pokonany tą bronią. Prędzej czy później. Okej, okay, kolejny. Z tyłu jest za mną kolejny przeciwnik, ale my chcemy kolejnego. W sumie jakbym sobie z tym biegał, w ogóle zobaczcie, że my przegrywamy. Dlatego trzeba się wziąć do roboty. Dobra, tam. Kurde, czy to zadaje obrażenia obszarowe? Mam nadzieję, że tak. Że nie muszę dokładnie trafić przeciwnika, tylko... tak, wiecie, obok niego. O, triple kill. Mhm. Cyk. Multi kill. I jest z tyłu za mną kolejny typek. O. Trzeba się obrócić jakoś. Siema. Witam, ja sobie idę, do zobaczenia. Kurde, jakbym z tego spróbował? Za mało obrażeń jednak mieliśmy. Dobra, cały czas powiem wam, że można sobie powalczyć. Ej, chyba będę grał do końca właśnie na tym trybie. I na tej mapie, bo zarąbiście się gra. O, rocket jump kill, dostałem więcej. Cyk, kolejny. Kolejny frag, teraz tego sobie ogramy. W ten sposób. Jak on strzela?
A, myślałem, że we mnie strzela. No, tak naprawdę nie strzela. Dobra, 19 sekund. Cały czas walczymy do końca. Szybko, szybko, szybko. O, co on miał? Proton Freezer. Nie spotkałem się z tą bronią. W tym sensie nie widziałem, żeby ktoś jej używał. Dobra, fraguj, fraguj, fraguj. 30, nie, dobra, nie mamy szans. Po prostu nie mamy szans, ale mam nadzieję, że uda się zdobyć dzisiaj te 100 kluczy. Jeżeli nie, to wiadomo, ja zrobię cięcie i będę miał. Będę miał 100 kluczy. 80 pucharków. Ja pierdziele, ale dostałem. A, no bo tu jest, pucharki są razy 2. I 10 expa. Oj, no dobra, czyli jeżeli nie wygrywamy, to w ogóle nie dostajemy pucharków. Dobra, dobra, dobra. I mamy, wiecie co? Okej. Okay. Zdobyłem dużo punktów. Widzieliście to. Zdobyłem dużo punktów. Także ja sobie zagramy jeszcze jeden meczek jakby wspólnie. Później zrobię magiczne cięcie i no, będzie kolejna skrzyneczka do otwarcia. Także mam nadzieję, że jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to właśnie w tym momencie zostawiliście łapę w górę, żeby po prostu, że... Będę siedział i grał, żebyśmy otworzyli jeszcze jedną skrzynkę, bo może coś fajnego z niej polecieć, nie? Wiadomo, zawsze tak jest, że może coś fajnego polecieć, ale pewnie poleci jakiś totalny syf. Chociaż, no, zdarzało się, że leciały bronie, jakieś skinki i tak dalej. Dobra, 10-3, tym razem widzę, że troszkę inaczej, lepiej nam idzie. Nie inaczej, tylko trochę lepiej. Tu jest. Nice. O, dostałem w ogóle achievement. Zarąbiście. Ja tylko tutaj przechodzę. A, strajfuję. I cyk. O, nie udało się. Przepraszam. Cyk. Dobra, to ciebie dobiję z tej broni. Ciebie chyba też mogę dobić z tej broni. Ostatni nabój. Przeładujmy go szybciutko. I tam. A, no to no to fajnie mi poszło. Myślałem, że wiecie, tam stało, nie wiem, z dwóch, trzech typków, to mówię, chociaż jednego załatwię i zadam reszcie obrażenia obszarowe, a tutaj się okazuje, że nie. Ale teraz widzę, że idzie nam o wiele lepiej, bo może dlatego, jest, że nas jest więcej w tym, w teamie, albo że ja jestem od samego początku meczu. Któraś z tych rzeczy na pewno wpłynęła na wynik tego starcia. Idę szukać amunicji, bo mi się skończyła. Okej, okay, tutaj coś mamy. Przeładujmy szybko. Nikogo tutaj nie ma. Dobra, tam widziałem, że ktoś był. O, udało mi się. Czyli tak, obszarowo zadaje obrażenia ta broń. Czy ja tam, widzicie, ja tam nie muszę nawet podchodzić. Mogę sobie stać z tyłu. I widzę na przykład czerwony nick. Napierdziela, zawsze będę mógł tam pomagać, nie? Moim. I kolejny strzał. A, tym razem się nie udało. Tutaj widzę, że jest kolejny. O, no miałem mało HP, nie? Więc mogłem się tego spodziewać, że tak to się skończy. Tam widzę, że są kolejni. Ty, granat? Jej, jak ja dawno granatów nie używałem w Pixel Gunie. O, bardzo dawno. Dobra, przeładujmy broń szybko. Cyk, szybki strafik. Gościu nie wie, co się dzieje. I wiadomo, jeżeli mam mało FPS-ów u mnie na kanale, to polecam sobie sprawdzać Call of Duty Mobile. Równie dobrze mi się gra właśnie w tą grę, co w Pixel Gunna, więc zachęcam po prostu. W sumie w każdym pewnie odcinku Pixel Gunna będę zachęcał, bo wiem, że na pewno znajdą się osoby, które... No dobra, w końcu sprawdzę to, bo on tak namawia do sprawdzenia tej gry, a naprawdę warto. Bo mówię, to jest inna gra, inna grafika, wiadomo, ale gameplay jest równie fajnie zrobiony i wydaje mi się, że jest mniej pay to win niż właśnie Pixel Gun 3D. Okej, okay. Teraz przeładujmy. 47 do 15. Ja pierdziel, jaki terror my tutaj robimy. O, no. Była osłona tutaj na gościa i czekałem po prostu, aż się to skończy. O, musimy uciec. Przeładujmy szybko, idziemy po apteczkę. I spróbujmy zajść z tej strony. Ej, jakbym naprawdę chciał, żeby taki tryb został na stałe. Właśnie taki dynamiczny. Że wszystko jest takie szybkie. Nie ma tego takiego wolnego biegania, no. Takie tryby to jest super rzecz. I powinni więcej czegoś takiego robić. O, przepraszam pana, że tak to się skończyło. Ciekawe, ile punktów teraz zdobędę, nie? Bo to chyba za fragi zdobywam punkty. Tak przynajmniej powinno to być, że im więcej fraguję, tym więcej punktów zdobywam. Więc zobaczymy za chwilę i pewnie będę musiał rozegrać, nie wiem, z 4 mecze, żeby zdobyć te punkty. Jakoś tak to powinno działać. A jeżeli nie, no to zagram tyle, ile jest tam potrzebnych, nie? Do zdobycia tego. Obiecałem, że będzie skrzynka dodatkowa, to zrobimy skrzynkę dodatkową. Rocket Jump Kill! Nice, 69 fragów, jeszcze może jeden kolejny. Dobra, udało się Super Soldier Monster Kill. Take two place or higher. Okej, czyli chyba pierwsze miejsce zdobyłem. A nie, drugie miejsce. No dobra, nie spodziewałem się. Dobra, 15 ekstra, 4 klucze. Mało bez VIP-a się kluczy dostaje jednak. I 2000 punktów.
No dobra, to ja będę sobie tutaj, powiem wam tak, grał i zobaczymy się, jak już albo będę miał dość, albo będę miał po prostu wszystko potrzebne na te nagrody. No dobra, zakończyłem moją przeprawę, mam 103 klucze skrzyneczki do otwarcia, także bez zbędnego przedłużania, zobaczmy, co mi z tych skrzynek poleci. Miejmy nadzieję, że to będą naprawdę jakieś takie fajne rzeczy, a nie jakiś taki totalny syf. 25 części do broni, okej. Okay. Wiecie, to jest z jednej strony fajne, z drugiej niezbyt fajne, bo i tak raczej nie zdobędę tej mitycznej broni, ale może kiedyś tam uda się to w końcu osiągnąć, bo wiem, że te bronie później powracają. I mamy kolejnych 25 części do broni. No dobra. No dobra, co to jest w ogóle? Destruction System. Dobra, to wygląda potężnie. To wygląda bardzo potężnie. Ale na sam koniec chciałbym jakiegoś skina dostać, albo jakąś broń, jakąkolwiek. Serio, cokolwiek. Uwaga. Ostatnia skrzynka. I zobaczymy. Dawaj, skrzyneczko. Musisz oddać, no okej. Okay. Czyli kolejna mityczna broń. 3 mityczne bronie z 3 skrzynek? Tak, tylko że to są części do broni. Liquidator Z1. Tak się nazywają te skrzynki. I co? Otworzyłem wszystko to, co miałem do otwarcia. Jeszcze mamy jakieś jajko. Nie, myślałem, że... A nie, muszę właśnie wykluć. Zacząć wykluwać jajko. I chcę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Właśnie, potrzebuję 3000 pucharków. Wiecie co? Ja sobie ten za 2 dni się kończy, więc pewnie będę nagrywał kolejny odcinek. No miejmy nadzieję, że tym razem uda mi się dojść do kolejnej dywizji. I tak te nagrody się resetują. Tak, fajny tryb, naprawdę fajny trybik. Nie ma pokazanych, ilu ludziom się to spodobało. I za 14 godzin się to resetuje. Może będę sobie to grał, zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Pixel Gun 3D. Cześć!